Witajcie! W dzisiejszym filmie wracamy ponownie do pana Wojciecha, który poza maszynami, które pokazał nam w pierwszej części, posiada gruntownie zmodernizowaną przyczepę. Wszystkich, którzy chcieliby wystąpić w serii Zdolny Rolnik, zachęcam do zgłaszania się poprzez podesłanie zdjęć sprzętów, które wykonaliście. Mail to rolnik.szuka.traktora@gmail.com. Zostaw. Do góry, do tyłu. Do tyłu chcesz? A ja? No to będzie lepszy efekt. Najlepsza firma. O, proszę bardzo. Co? Rolnik szuka. No tak, a przy tej pewnie nie ma. A przy tej nie ma. Powiemy jeszcze tutaj coś takiego, że mamy przyczepę na bazie podwozia BDF od kontenerów. Zakupiliśmy to podwozie z myślą o rozbudowaniu pod wywrot, gdzie no już tutaj postanowiliśmy wykonać sobie to na zasadzie rozładunku do tyłu, na trzy strony tył i na bok jeden, na bok drugi. I dlatego zastosowaliśmy duży siłownik, jeden siłownik, który ma 5 segmentów do góry. To pozwala, aby ładunek mniej sypki nam dobrze się rozładował. Zbudowaliśmy tą przyczepę, całą część ładunkową od podstaw. No oczywiście obserwując rozwiązania różnych przyczep, wybraliśmy po prostu takie rozwiązanie, żeby ta przyczepa nam służyła długie, długie lata. Zastosowaliśmy tutaj dosyć dobry materiał na ramę główną. Też to wykonane było na naszej prasie krawędziowej. No z taką powiedzmy technologią nowoczesną, powiedzmy sobie, że materiał użyty jakościowo dobry, ale w postaci takich całowników giętych we własnym zakresie. Czyli to jest wykonane z takiej blachy, tak? To jest z blachy odpowiedniego gatunku, gięta, później spawana, łączona i wzmacniana cała konstrukcja przy pomocy podłużnic dodatkowych. To jest jeszcze rozwiązanie takie, gdzie się te ramy składają obok siebie. To rozwiązanie jest bardzo praktyczne, dlatego że cała skrzynia ładunkowa jest stosunkowo niżej. Nie jest masa na przyczepie zbyt wysoko, tylko jest odpowiednio nisko. No te nowe systemy rozwiązań nowoczesnych przyczep tak są rozwiązane i my żeśmy tak w ten sposób poszli w tym kierunku. Czyli zakupiliście jakby cały dół, tak? Cały dół podwozie jezdne było kupione właśnie, zakupione. Jednocześnie trzeba było to podwozie troszeczkę jeszcze w odpowiedni sposób przebudować, wzmocnić, przebudować, bo na tym jeździły kontenery, ale kontenery mają swoją ramę nośną. Cała część kontenera jest inaczej zbudowana i to służyło tylko jako powiedzmy podwozie do kontenera, ale żeby służyło jako przyczepa, trzeba było część tą dolną ramy, dużo jeszcze przemyśleń było i wzmocniliśmy ją. Bo tak jak dobrze patrzę, to taka była chyba rama. Tak, była bardzo, bardzo niska rama. Była połowę wysokości, podniesione elementy dały nam większą wytrzymałość całej konstrukcji, całej ramy. Tak samo tutaj była gdzieś taka wysokość tej ramy. To tak. Całe... Ta dolna część jeszcze dodatkowo była wzmocnieniem. Jest to wzmocnienie pod ten siłownik, żeby ta część środkowa, bo to jest dosyć duży rozstaw osi, żeby ta część środkowa była no po prostu odporna, wytrzymała na podładunek. No tutaj też to mocowanie musi być potężną siłę mieć. Tak, żeby to nie... U samej góry zastosowaliśmy podgłówkę siłownika, tam zastosowaliśmy bardzo grubą blachę, gdzie jest ona połączona takimi belkami, też giętymi na prasie krawędziowej. Obrotnica została. Obrotnica została oryginalna. Obrotnica tu jest bardzo dobra. Przyczepa ogólnie jest cała na poduszkach, nie jest na resorach. Też się lepiej prowadzi w warunkach no różnych, takich polowych, czyli droga dojazdowa, gdzieś buja na poduszkach, to się cały ładunek lepiej zachowuje.
No i tam mamy do sterowania jakąś tą pneumatyką, tak? Tutaj to są hamulce. Nie, to jest opuszczanie powietrza. A, to jest pod... Teraz się tak. Opuszcza przód. I tak jak na przykład my w tym roku kipowaliśmy na tył, gdzie mamy niski budynek, to sobie wcofnęliśmy, unieśliśmy, opuściliśmy na poduszkach. Żeby było niżej, jeszcze lekko podnieśliśmy i wtedy mogliśmy sobie bez problemu sypać. Nie? Wtedy wyżej unosi. Te błotniki też są tak nisko, bo poduszki się powinny jeszcze podnieść. Tak. To mocowanie wywrotu też było... Całe mocowanie na wywrot do tyłu było wykonane też tutaj wycięcia i wprowadzona grubościenna rura z kulami pod wywrot. Czy też tutaj sami spawaliście, tak, te kule? Tak, akurat kule były wykonane też z materiału gotunkowego, spawane. To są widoczne takie punkty, gdzie tak zwane nitowe spawanie, jakby tutaj był nit, tak wygląda, ale to jest łączenie. Dodatkowo, oprócz spawu tego czołowego, czyli ta część najbardziej narażona na obciążenie, jest dodatkowo jeszcze spawana głębiej. Tutaj też z tyłu żeśmy do tej przyczepy zastosowali zaczep, no bo każdy zaczep z tyłu, jak ma przyczepa, każda przyczepa, to no są sytuacje z potrzeby, gdzie on się właśnie przyda. Piękne malowanie tutaj też widać, to jest generalnie chyba świeża produkcja tutaj u Was, to? No, malowanie wykonujemy tutaj w gospodarstwie, bo mamy malarnię proszkową, mamy powiedzmy to w swoim zakresie, na swoim terenie i każda maszyna może być zmodernizowana i odnowiona praktycznie fabrycznie. Fabrycznie robiąc wrażenie, jakby to była fabryczna produkcja, nie? Tak, no malowanie tą technologią jest, no, jest czymś najlepszym. Nie ukrywam, że przygotowanie elementów roboczych według technologii takiej jak przemysłowa technologia, czyli śrutowanie, no to jest to właśnie, że wtedy trwałość tej powłoki i całej wkładu pracy no jest bardzo, bardzo długo służy. W tym sezonie pierwszy raz była tak gotowa, oddana do użytku, pomalowana. Tak, jeden sezon. Pierwszy sezon chodziła, teraz będziemy ją używać drugi sezon. I jaka ładowność, jak coś się udało przewieźć, jakie ilości? Ta przyczepa ma pojemność 20 metrów sześciennych. No więc w granicach tych 16-17 ton. Mówimy o pszenicy. Oczywiście inne ładunki, tak jak rzepak, są podobne. No, troszeczkę rzepak będzie lżejszy, prawda? Tutaj też żeśmy do tej przyczepy zastosowali plandekę. Zamówiliśmy plandekę. Plandekę oryginalnie przyjechała firma, ją wymierzyła. No i założyła tą plandekę i to jest też praktyczna. Patrząc wygoda. Na ceny przyczep, które w tych latach teraz są, to naprawdę zrobić przyczepę dla siebie to jak najbardziej się opłaca. No jeżeli ma się zaplecze. Jeżeli ma się zaplecze. No też ceny stali też szaleją, także to też no, trzeba liczyć. No ważne jest przy takiej przyczepie, jeżeli jest spaw, to jeżeli jest wykonany dobrze, no to też daje to dobry efekt. No tutaj wygląda pięknie i zapewne trzyma pięknie. No wtedy przyciąga oko, nie? Ogólnie tutaj system otwierania, to wszystko sami, tak? To trzeba powiedzieć, że mamy tutaj system, tak jak wszystkie przyczepy, zastosowaliśmy otwieranie dolny wysyp, czyli zamki otwierane i zamykane, tak jak większość przyczep. Możemy otwierać dół, możemy otwierać górę. Jeżeli zajdzie konieczność, żeby obniżyć wysokość załadunku, możemy otwierać górę. Możemy otwierać górę oczywiście i dół, tak jak wspomniałem, przy pomocy zawiasów łączących dwie burty, ale możemy również odpiąć dół łącznie z dwie burty połączone razem. Czyli ten otwór będzie duży, tak? Wtedy wysyp będzie podwójnie wysoko, tak jak wysokość dwóch burt. Czy ziemia, czy powiedzmy, no ewentualnie buraki cukrowe, żeby opróżnić łatwiej tą skrzynię, no to wtedy się otwiera całkowicie do samej góry. Ona ma u góry też zawias, gdzie te dwie burty się otworzą. O, tylko że tutaj masz
po kukurydzy, kolego. No i bardzo dobrze, trzeba będzie umyć. Nie nagrywać. Ale tu ładnie widać, odchylona jest teraz. Nie no, błyszczy się pięknie. Pięknie wam wyszedł ten projekt. Ogromną przyczepę macie w tym momencie. No na pewno taka przyczepa w gospodarstwie w każdym by się przydała, nie? Ale te wszystkie tak jakby zaczepy były przez nas robione. Rączka, tu zawias. Tutaj te blachy były dospawane przez nas, zawiasy. Całe zawiasy my też sami robiliśmy, tulejki pod zawiasy też spawywaliśmy, czyli tak jakby sam Tylko ta tłoczona blacha w środku. Tłoczona blacha, burtowa blacha, burta tłoczona jest tak zwana, kupowana pod długości, pod odpowiednie długości. Czyli tyle i tyle metrów sobie namawiamy i robimy tak jak chcemy, tak? Tak jak chcemy. A otwieranie boku jest z jednego miejsca, czy jest z obydwu stron? Jest dzielone. Te burty przy tej długości są dzielone i to jest praktyczne, bo jeżeli jest krótsza burta, no to jest bardziej wytrzymała. Czyli jest połączona w środku łańcuchem, tak? Też? I jeszcze dodatkowo zabezpieczenie całej przyczepy jest łańcuchem w środku spinanie. No też, bo tak są pojedyncza burta, no to znowu spinana jest burta i za każdym razem trzeba to odblokowywać. Trzeba odblokowywać łańcuch trzymający, a tutaj jest słupek, który łańcuch spina całość, a tak jak mówimy, te dzielone burty są bardziej wytrzymałe. Tam są nawet dwa łańcuchy, góra i dół. Tak, tutaj podwójny jest łańcuch na środku i na samej górze. Co to za rura ta? Co wy wymyślacie? Co wy tu kombinujecie? Panowie, bardzo wam dziękuję, że mogłem przyjechać, że opowiedzieliście mi o swoich maszynach, o swoich wynalazkach, zrobionych maszynach. Ale ja jestem tutaj, dlatego że sponsoruję ten mój wyjazd po Polsce Kramp. I w podziękowaniu za to, że tutaj mogłem u was być, że kilka słów powiedzieliście, możecie wybrać sobie teraz jedną paczkę, w której oczywiście są narzędzia marki Kramp, ogólno dostępne w sklepach, sobie bieracie. Jonasz. Aha. Jonasz wybada. Badanie. To są jakieś klucze na pewno. Od razu zdradzę, w każdej są jakieś tam zawleczki jako dodatki, tak? Bo Kramp różne rzeczy, ale jest, no, w każdej jest jakaś bardziej konkretniejsza rzecz też, tak? To obojętnie, no. Nie, no musisz wskazać. Którą wybieramy? No, którą to, tak? Tutaj pan chyba najwięcej powiedział, także... Którą? Ja bym powiedział, może być środkowa. Też, tak? A, no to czyli mamy zgodność, mamy tutaj, ma fajne miejsce na odpakowanie. No to zapraszam panów. Proszę bardzo. Jakie klucze? To są klucze. Żarówki. Oczywiście H7, klucze piękne, oryginał, ale oryginalny Kramp. Tak, wszystkie te nawet najdrobniejsze rzeczy. Nawet najdrobniejsze rzeczy są kule, Krampa. Żaróweczki i zapinki, zabezpieczające spinki. Tak. Także to, te elementy są już na pewno wasze, te rzeczy. No ale... i oczywiście rękawice. Tak, tak. Ale mamy jeszcze dodatkowe nagrody, z tym, że trzeba odgadnąć, co mamy w naszej magicznej rurze tajemniczej. Tajemniczej rurze kanalizacyjnej i tutaj bardzo bym prosił o nie zaglądanie, a o włożenie rąk. Co jest w środku? Co jest w środku. Po prostu wkładamy dwie ręce najlepiej i można sobie złapać to urządzenie. I oczywiście konsultować tutaj z synem. Syn może doradzać, co to za urządzenie. A mogę ja też dotknąć? Tak, no jeżeli nie uda się... No jakieś... To... Strzelać. Specjalistyczne... Szczypce. Nie wiem. Do czego może służyć, bo nazwy nie musimy powiedzieć, tylko do czego takie urządzonko może służyć po prostu. Z czym może być związane. To jest narzędzie, które no przyda się przy naprawie maszyn, mogę tak powiedzieć. No to może być zapinka do podtrzymywania jakiegoś kabla. Nie, do kabli nie. Nie. A ile mamy tu? Nie możemy tego wyjąć. Nie, to tylko na dotyk. Aha. Tylko na dotyk. No taki kurczę ciekawy temat. No to jest takie dość nieoczywiste. Ale zgadywać. Nieoczywiste.
Co może być do naprawy maszyn? Jakich elementów maszyn? Jakiś dziurkacz. Też nie. A pokażę. Nie wiem. A co, jak to mów, co to jest? Jak to... A no to się rozkręca na pewno. Już widzę, że to się rozkręca, tylko co tam się otwiera? Tu ma kawałek gwintu na końcu. A poczekaj, bo to się rozkręca, jak ty to rozkręcić? Co się z tym stanie? A to nie jest do zdejmowania łożysk? Nie, do łożysk. Nie, co się psują? A i to się teraz otwiera. No jest wasza gadka. I tam jest jakieś takie jeszcze podfrezowanie. Tak jakby pod kable to było, ale... Nie, kable nie, no... Zaciskać węży. Ten... Nie związany z wężem. Rozebrałem to na części pierwsze. No, do spinania łańcucha. Tak, do rozspinania... Do rozpinania i spinania łańcucha. Mogę to teraz dokładnie. Tak, zgadliście to, jasne. Wyjmij to. Ojej. Wiedziałeś? Chciałbym nigdy na to. Możecie sobie zobaczyć dokładnie, o co chodzi. No ja tu kurde brałem tak. Mówię, tu kurde taki piesek trzyma. Ale no sprytne urządzonko, nie? Bardzo fajnie to łapie, no nie jest to do dużego łańcucha. Łapie łańcuch i tym, powiedzmy go, tak. Ładnie wyciskasz go, czy coś takiego, nie? Ten sporządek wyciska się go. No. Świetna rzecz. I to jest skrampa, tylko że akurat no to mamy dla następnych uczestników jako zagadkę, aha, a dla was mamy w samochodzie jeszcze gadżety, które no, w ramach tego, że zgadliście. A tą podkładkę się założyć? Ale to nie wiem skąd, że się ją wymontowałeś. Wymontowałeś. Ja ci powiem, to odkręciłeś, tak? Była pod tym. Pod sprężyną. Pod sprężyną była na pewno. A Jonasz rozkręcił to, no? Ale do rozkręcenia pierwszy, chłopie. Powiem wam, że taki zaciskacz prosta, tutaj jak gdyby taka blacha, gdzie jest jeden stworzeń, drugi stworzeń, ściskasz je i zaciskasz wąż. I w tym ściskaniu, w tej obejmie masz śrubę, która skręca dwie dźwignie, a te dźwignie zaciskają wąż hydrauliczny i możesz go odkręcić. Do odkręcenia węża. No, do blokowania cieczy, jak odkręcisz wąż. Czyli ściśnięcia węża. Nie tylko nagrody Krampa, ale ode mnie również dla pana taka koszulka Zdolny Rolnik. Dziękuję. Z takim moim skromnym autografem, której nie można kupić, bo taki tam sklep też w sieci jest, gdzie można taką koszulkę kupić, ale bez podpisu. Ja tutaj poświadczam, że pan jest zdolnym rolnikiem i panu się należy taka koszulka. Dziękuję, tylko nie wiem jak, na jakie okazje. No to już tam dowolnie, tak? Dobrze. Nie mamy też dużego wyboru już tutaj, tak? Ale możecie mieć ten łącznik. Do ciapka naszego. Możecie mieć do ciapka łącznik, możecie mieć taką przeciwdeszczówkę i to taką dobrą przeciwdeszczowy kombinezon. Także albo to możemy wam w ramach tego, albo że zgadliście. To, albo to. Tak. To ty to nabierz, łącznik ja biorę to. Łącznik nam się do czegoś przyda? A tak to byśmy mieli... Do 28. Myjki, no do myjki może być. No. Co prawda tam to też byłoby praktyczne, nie? Do jakiejś maszyny nawet gdzieś tam kiedyś konstruowanej. Do łączącą. Jednak łącznik. Jednak łącznik. Gratuluję i dziękuję. 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 Dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału do końca. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami dłużej i obejrzycie kolejne odcinki Zdolnego Rolnika, jak i te poprzednie. Trzymajcie się i cześć. Nie zapomnijcie też zgłaszać się do kolejnych odcinków Zdolnego Rolnika oraz oczywiście subskrybować kanał. Teraz już ostatni raz. Na razie.